Witam serdecznie. Dzisiaj w naszym studiu gościmy panią Renatę Romaniewicz. I pani jest po koszulce chyba, bo to znak taki rozpoznawczy, Szlachetna Paczka. Tak, jestem liderką w Szlachetnej Paczce. W tym roku mam zaszczyt właśnie być liderką w rejonie Ocznym, Stów i Janów. No i właśnie zdecydowałam się do państwa napisać, właśnie żeby rozpowszechnić Szlachetną Paczkę. No i to, że poszukujemy obecnie wolontariuszy, no a czas już się praktycznie kończy, żeby zgłosić się na wolontariuszy. Zgłoszenia są do końca września, tak? Tak, do 30 września można wysyłać zgłoszenia poprzez stronę internetową www.superw.pl. O tym jeszcze za chwilę. Szlachetna Paczka, to jest marka, prawda? Proszę powiedzieć teraz, tak mi się wydaje, bo największa teraz akcja Szlachetnej Paczki to będą święta Bożego Narodzenia. Tak, cały finał Szlachetnej Paczki właśnie jest w okolicach świąt. Właśnie jest wtedy weekend studiów, ale my już od w sumie wakacji zaczynamy swoją pracę. To są szkolenia, wdrożenia, poszukiwanie wolontariuszy, pozyskiwanie rodzin, więc to już się naprawdę tutaj już bardzo dużo zaczyna dziać. Jak wiadomo, każdy, większość przynajmniej, rozpoznaje Szlachetną Paczkę, ponieważ już jesteśmy 20 lat, od 20 lat pomagamy potrzebującym i docieramy tam, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna. Proszę powiedzieć, bo mnie to ciekawi, a na pewno będą widzowie, którzy w ogóle się nie interesowali, a może by im przydało się taka wiedza, ponieważ może w ich gdzieś otoczeniu wiedzą o kimś, kto potrzebuje pomocy. W jakich terminach do was zgłaszają się osoby właśnie z możliwością pomocy jakiejś tam danej rodzinie? W jaki sposób to się odbywa? To się odbywa w taki sposób, że albo do Stowarzyszenia Wiosna są wysyłane takie formularze zgłaszające rodziny, albo właśnie poprzez wolontariuszy, liderów właśnie szukamy takich rodzin, gdzie docieramy właśnie z tą pomocą. I to są rodziny różne. To są samotne matki, osoby niepełnosprawne, samotni, starsi ludzie, ale też jeżeli wydarzy się jakieś zdarzenie losowe, typu komuś się spalił dom, czy nagle stracił pracę, jakaś choroba, właśnie cały czas poszukujemy takich rodzin. Czyli zwykły taki człowiek, który nie ma nic wspólnego przykładowo ze Szlachetną Paczką, może wejść na stronę Szlachetnej Paczki i gdzieś zgłosić się do osoby, która w danym rejonie może jest koordynatorem, tak jak właśnie w ten sposób. W jaki sposób się do was zgłosić, żeby komuś pomóc? To zależy z jakiego rejonu jest. Wystarczy, przede wszystkim bazujemy na Facebooku, są tam strony z rejonami typu Częstochowa, właśnie Olsztyn i inne. I właśnie tam wystarczy napisać taką wiadomość i my taką rodzinę odwiedzimy. Rozumiem. Czyli bardzo już macie ten system taki opanowany, zgrany. Wystarczy się zgłosić, ewentualnie wolontariusze sami gdzieś tam dowiadują się o możliwości, potrzebie. Tak, ale też współpracujemy z różnymi fundacjami, instytucjami, urzędami i właśnie też tam szukamy potrzebujących rodzin, bo oni tam najlepiej znają te rodziny i potrzeby, której rodzinie najbardziej by się przydała. Tak się z ciekawości spytam. Na terenie tu naszego regionu, tutaj częstochowskiego regionu, mm-hmm. nie? Dużo macie wolontariuszy? No cały czas właśnie trwa rekrutacja, jeszcze są pozyskiwani, ale właśnie najbardziej na ten moment wolontariuszy brakuje w nowym rejonie, jaki powstał w tym roku. Jest to Olsztyn, Stów, Janów i tam tych wolontariuszy najbardziej brakuje. Różnego rodzaju, jak są fundacje czy stowarzyszenia pomocowe, ja to tak nazywam, mhm.
to ktoś, kto jest w wolontariacie, oprócz tego, że robi to, bo ma taką potrzebę wewnętrzną pomagać innym, to młodzi ludzie również mają później możliwość pochwalenia się jakimś certyfikatem. Czy u was też jest coś takiego, że oprócz tego, że realizujemy się, bo chcemy pomagać, to mamy na przyszłość, że w CV sobie możemy wpisać: mam 2 lata w szlachetnej paczce. Oczywiście, co roku właśnie, już jak jest koniec danego roku, to jest na przełomie wakacji, bo wtedy kończymy dany rok w pracy z rodzinami. Właśnie wtedy taki wolontariusz dostaje taki certyfikat, że pełnił rolę wolontariusza i jak najbardziej w CV można sobie to wpisać. Czyli, moi drodzy, warto się zgłaszać, ponieważ no, na przyszłość to jest fajny dokument, gdzie może nam pomóc w otwarciu wielu drzwi. A proszę mi powiedzieć jeszcze, jeżeli będzie ktoś z okolic Mstowa, Janowa i Olsztyna. Janów i Olsztyn, z tych rejonów, jeżeli ktoś chciałby się zgłosić, bo to zostało już niewiele dni, Gdzie ma zadzwonić, gdzie ma wejść na stronę? Wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wysłać zgłoszenie i tam zaznaczyć województwo śląskie i rejon Olsztyn-Mstów-Janów. Czyli te dane, które teraz pani powiedziała, będą też w opisie dzisiaj naszej rozmowy, żeby każdy sobie już nie szukał w Google gdzieś tam, tylko od razu, żeby miał linki, odnośnik do tego, aby się zapisać, zgłosić i żeby pomagać, bo nas, ci co oglądają, to wiedzą, że jest prawdą to, że dobro wraca, więc warto robić i czynić dobro, pomagać innym, bo różnie to w życiu jest, czasem będziemy my potrzebować i wtedy to dobro do nas będzie na pewno tak, wracać. Dobro zawsze wraca. Zgadza się. Są też takie rodziny, które kiedyś otrzymały pomoc od Szlachetnej Paczki, a teraz są wolontariusze. Same pomagają. Same pomagają. I właśnie Szlachetna Paczka opiera się na idei mądrej pomocy, gdzie taki przykład, że nie dajemy ryby, tylko dajemy wędkę rodzinie, żeby sama sobie te ryby łowiła, żeby nie była głodna i takie narzędzie, prawda, do działania. Czasami wystarczy, że jesteśmy z boku, wspieramy tę rodzinę, że taka rodzina nie czuje się samotna, bo wiadomo, jeżeli przytrafi im się coś przykrego, ciężkiego, różne są przypadki, to naprawdę niekiedy wystarczy po prostu być i wspierać tą rodzinę i dla niej to jest takim motywacyjnym, tak. Prawda, żeby coś zrobić w kierunku poprawy swojej sytuacji. Bardzo miło było panią gościć w studio. Mamy nadzieję, że wolontariuszy będzie braknie wam kartek zgłoszeniowych, ponieważ bardzo ważne, aby pomagać, i to jest coś wspaniałego, jeżeli ludzie zgłaszają się i pomagają innym, bo uśmiech i radość później tych osób, które otrzymały pomoc, jest bezcenna. My ze swej strony chcemy również powiedzieć wszystkim, ogłosić i prosić, zgłaszajcie się, jeżeli macie fundację czy stowarzyszenie, które robi dobro, pomaga, zgłaszajcie się do nas, opowiedzcie swoją historię, opowiedzcie, co robicie, wyjdźcie szerzej do ludzi, ponieważ stowarzyszeń i fundacji, które pomagają, nigdy dosyć, ja to tak nazywam, nie reklamy, ale nigdy dosyć i w sieci, i w reklamach, na zewnątrz, ponieważ ludzi, którzy potrzebują pomocy, jest wszędzie, na każdym rogu, więc niech oni wiedzą, gdzie się zawsze zgłosić. I czy to będzie Szlachetna Paczka, czy jakaś inna organizacja, czy stowarzyszenie, czy fundacja, żeby oni o tym wiedzieli. Bardzo mi było gościć panią. Wszystkiego dobrego na przyszłość i oczywiście zapraszamy
W następnym okresie. Mnie również było miło. Dziękuję za zaproszenie, że mogłam tutaj dzisiaj być. I na pewno jeszcze Was nie raz odwiedzę. A Wy pamiętajcie, linki są w opisie, więc bądźcie wolontariuszami Szlachetnej Paczki. Tego Wam życzę. Dziękuję. Również dziękuję.